Więc zapraszam Panią Magdę na prezentację. Witam Panią bardzo serdecznie. Ja się nazywam Magda Osóbka, jestem przedstawicielem firmy Leighton House. Dziękuję Ani za zaproszenie. Fajnie, że tak spotkamy się w takim licznym gronie. Co odnośnie oferty Leighton House, którą Ania wiem, że skrupulatnie wybierała, weryfikowała bardzo różne firmy. Dlaczego zdecydowałaś na Leighton House? Leighton House, może powiem kilka słów w ogóle o firmie, skąd się wywodzi i czym się zajmujemy. Firma Leighton House jest jedyną firmą na rynku pochodzenia australijskiego. Jest to firma, jak sama nazwa wskazuje, professional, dedykowana tylko i wyłącznie do profesjonalnych salonów fryzjerskich. I teraz powiem o, jak Ania to powiedziała, podstawowej, standardowej usłudze koloryzacji, ale tak naprawdę, słuchajcie, ta usługa wcale nie jest taka standardowa. Bo koloryzację można zrobić na wiele sposobów. Każda z nas ma inny kolor włosów, każda z nas ma inną grubość włosa. I teraz na przykład wyobraźmy sobie sytuację. Nie wiem, najprawdopodobniej każda z nas kiedyś była w sklepie, kupiła sobie farbę, ufarbowała sama włosy. I co się działo z tymi naszymi włosami? Farbowała któraś Pani taką farbą sklepową włosy? Sami wyszedł nie ten kolor, co powinien. Przeważnie. Przeważnie tak. I to jest najczęstsze jakby ryzyko koloryzacji samemu w domu. Druga rzecz. Jakie są jakby powikłania, w cudzysłowie, po takiej koloryzacji domowej nieprofesjonalnymi produktami? Co się dzieje z naszą skórą włosów, z włosami? Wysuszone. Niszczą się. Połamane. Dokładnie. Czyli mamy tak. Kolor jest nie taki, jakbyśmy oczekiwały, czyli nie taki jak na opakowaniu. Włosy mamy zniszczone. Bardzo często te włosy po prostu wypadają. Dlatego bardzo ważną usługą w salonie fryzjerskim jest usługa koloryzacji, bo to fryzjer jest takim naszym jakby lekarzem od włosów. On dobiera odpowiedni produkt do naszej grubości włosa, bo nie każda z nas ma takie same włosy. Mamy włosy cienkie, średnie, grube. Bardziej porowate, mniej porowate. I tak naprawdę to fryzjer musi jakby po konsultacji, która jest jakby pierwszym etapem do koloryzacji, ocenić, co nam nałoży na włosy, w jakich proporcjach, z jaką w przypadku koloryzacji procentowością wody. Co mogę powiedzieć o koloryzacji, jeśli chodzi, co odróżnia koloryzację domową jeszcze od koloryzacji takiej w salonie? W produktach do koloryzacji w sklepach mamy we wszystkich kolorach, począwszy od czarnego do blondu, ten sam oksydant, czyli tą samą procentowość wody. Czyli na przykład tak, mamy panią, która ma siwe włosy, mamy tam oksydant 6%. Mamy na przykład panią blondynkę, oksydant 6%. Mamy czarne włosy, oksydant 6%. No niestety nie da się jednym jakby produktem ufarbować wszystkich włosów. Dlatego bardzo ważne jest, żeby dobierać sobie właśnie w salonie fryzjerskim odpowiednią koloryzację. Co czyni farby Leighton House tak wyjątkowymi, że warto, Ania już sprawdziła, więc dlatego wybrała naszą firmę, ale co czyni je na tyle wyjątkowymi, że one nie powodują jakby skutków ubocznych odnośnie włosów i co bardzo ważne, odnośnie skóry głowy. Bo często koloryzację jakby kojarzymy tylko i wyłącznie z włosami, a nie bierzemy pod uwagę skóry głowy. Natomiast jest to produkt, który nakładamy bezpośrednio na skórę. No i na przykład później mamy swędzenia, łupieże, wypadanie włosów. To wszystko się dzieje, zaczyna się wszystko od cebulki włosowej, tak naprawdę. Jeśli chodzi o Leighton House, tutaj mamy najnowszej generacji pigmenty, które pozwalają nam przede wszystkim równomiernie rozłożyć kolor. Ten kolor jest trwały i błyszczący. I tak naprawdę od koloryzacji do koloryzacji, czyli od wizyty do wizyty, ten kolor się utrzymuje.